serdecznie widzów redakcji Postęp. Dziś w wyjątkowym miejscu, z wyjątkową osobą. Moim i waszym gościem jest lekarz-dentysta, ksiądz Tymoteusz Białkowski. Witam bardzo serdecznie. Witam również bardzo serdecznie was wszystkich zgromadzonych też przed ekranami waszych komputerów, smartfonów. Witam was. Zawodu stomatolog, z powołania ksiądz. Teraz nie wiem, jak się mam zwracać, czy księże, czy stomatologu? Czy da się pogodzić te dwie rzeczy? No, okazuje się, zresztą jak widać na załączonym obrazku, że tak, że można pogodzić. Taki dylemat ma więcej osób, które się ze mną spotyka. Natomiast nie wszyscy od razu wiedzą, że jestem stomatologiem z wykształcenia, dlatego że widzą człowieka w sutannie, który jest w kościele. I tą pierwszą taką profesją, myślę, która jest moim powołaniem życiowym, to jest jednak kapłaństwo, więc można mówić do mnie przez ksiądz. Dobrze, to w takim razie księże. Jaka jest rola uzębienia w procesie przetwarzania pokarmów? No jak wiemy, jama ustna jest takim pierwszym elementem, momentem, w którym układ pokarmowy gdzieś tam rozpoczyna ten proces trawienia. No i zęby są nam potrzebne, wszyscy wiemy dobrze, a szczególnie wiedzą co ci, którzy już ich nie mają z różnych powodów, że one pomagają nam przygotować ten pokarm właśnie do tego pierwszego wstępnego procesu trawienia już w jamie ustnej poprzez ślinę, która ma swoje enzymy też trawienne. No i zęby oczywiście miażdżą, kruszą, prawda, rozkruszają ten pokarm. Dzięki temu też łatwiej jest naszemu organizmowi przetrawić różne rzeczy. Zresztą wiemy też dobrze, że jak czasem się połknie jakiś większy kęs pokarmowy, czasem stanie ci na żołądku, prawda? Nieprzyjemna sprawa. A zęby właśnie pomagają nam w tym, żeby te pokarmowe składniki jakoś tak rozdrabniać. Mamy oczywiście zęby te tylne, zwane trzonowcami, one tak miażdżą. Te z przodu bardziej się kacze, to tak pozwalają nam odgryzać te kawałki kły na takie twardsze kęsy. Także każdy ząb ma też swoje zadania do spełnienia. Dobrze, dziękuję. A czas na może na kolejne pytanie. Skąd się bierze próchnica? Jak to się dzieje, że to co jemy ma wpływ na stan naszych zębów? Mhm. No to jest temat, który boli wiele osób, szczególnie młodych, a najbardziej to jest ten moment, kiedy się budzisz rano i po prostu patrzysz w lustro, a tam na przykład takie poliki, jakiś ból straszny. Skąd to się wzięło? Jak do tego doszło? Próchnica jest chorobą, ona się rozwija właśnie w zębie. No a przyczyną jest najczęściej właśnie kwestia działających na zębie bakterii. Dlatego, że każdy ząb w tym naturalnym środowisku jamy ustnej, na nim się osadza taka warstwa biologiczna, zbudowana tam z białek, ale właśnie też z takiej flory bakteryjnej, która tworzy taką pewną strukturę na zębie. To nazywamy płytką nazębną, czy takim osadem. I ten osad, ta płytka nazębna, która pozostaje na zębach, szczególnie w miejscach, gdzie na przykład nie oczyszczamy zębów naturalnie, gdzieś przy dziąśle, może gdzieś w zagłębieniach jakichś, powoduje, że zmienia się środowisko w jamie ustnej na kwaśne, co osłabia tą zewnętrzną warstwę zęba, szkliwo, i bakterie mogą wnikać głębiej, atakując ostatecznie tą wewnętrzną część żywą zęba, czyli jego miazgę, co prowadzi do stanu zapalnego i do tych dolegliwości też bólowych. Także próchnica jest chorobą, która się toczy poprzez właśnie te działanie tych bakterii, które wynikają z braku odpowiedniej też na pewno higieny ustnej. A jak zadbać o nasze zęby i zapobiegać próchnicy? No tutaj możemy działać wielofalowo. Mamy tutaj z jednej strony kwestię naszej diety, to co jemy też ma wpływ oczywiście na naszą higienę ustnej. Są takie produkty żywnościowe, które w naturalny sposób oczyszczają też zęby. Na przykład są jakieś zdrowe jabłko polskie, pyszne, słodkie, ale twarde. Czy też marchew, prawda? Szczególnie u dzieci. W tym okresie, gdzie ząbki jeszcze rosną, potrzebują takich właśnie bodźców mechanicznych. To jest właśnie kwestia diety, gdzie tutaj też unikamy tych produktów, które sprzyjają rozwojowi tych bakterii na zębach, prawda? Czyli słodyczy, cukrów prostych, słodkich napojów. To jest pierwszy element, bardzo istotny. Potem jest kwestia tego, w jaki sposób ja oczyszczam te zęby z tego osadu, z tej płytki nazębnej. Tutaj dochodzi sprawa chociażby szczotkowania zębów, używania nici dentystycznej, jakiegoś płukania, ewentualnie jakichś dodatkowych zabiegów higienicznych, które pomagają nam te zęby właśnie oczyszczać.
W taki sposób często zapobiegamy właśnie tej próchnicy i temu, co może nieprzyjemnego się wiązać z tą chorobą. Właśnie. Wspomniał ksiądz, że bardzo ważne jest szczotkowanie. Mogę prosić o jakieś wskazówki, jak to robić prawidłowo i efektywnie? Jeśli komuś zależy bardzo na tym, żeby się przekonać, czy dobrze szczotkuje zęby, prawda, czy dobrze je oczyszcza, polecam taki eksperyment. Są gotowe preparaty, które można zakupić też w aptece, które przebarwiają nam płytkę nazębną. Kupujesz taką małą buteleczkę, płuczesz tym jamę ustną, potem uśmiechasz się szeroko do lustra i patrzysz, a tam jakieś takie plamy niebieskie albo czerwone. To są miejsca, których nie oczyszczamy, gdzie pomijamy w naszym myciu zębów. I wtedy wiesz, gdzie właśnie rzeczywiście warto więcej uwagi przyłożyć, czasu, żeby dokładnie je oczyścić. O czym trzeba pamiętać? Wiadomo, ważna jest technika szczotkowania. Wiadomo, są to kilka takich zasad. Przede wszystkim nie zapominać o zębach tych na końcu, z tyłu. My bardzo często gdzieś zapominamy, żeby tam zadbać też o te zęby gdzieś tam, które są na końcu, w jamie ustnej schowane. I dlatego często tam właśnie też atakuje próchnica w dużych przypadkach. Więc to jest jedna zasada. Druga jest taka, że oprócz takich ruchów, które są charakterystyczne dla dzieci, takich okrężnych, którymi myjemy zęby z zewnątrz, dodać taki ruch właśnie wymiatający, czyli od dziąsła zęba w górę w jego koronę zęba, gdzie ja jestem w stanie oczyścić i wymieść ten osad nazębny, tą płytkę usunąć. Nie zapominam oczywiście o tych powierzchniach od środka, czyli od strony języka i podniebienia. Tam też staram się tą szczotką dojść, oczyścić te powierzchnie. No i czas to jest indywidualna sprawa, ale mówimy, że taki minimum te 3 minuty gdzieś powinniśmy poświęcić na dobre, takie solidne mycie zębów. Myślę, że to są takie podstawowe zasady, o których trzeba pamiętać. Wiadomo, że też wybór szczoteczek jest ogromny na rynku. Istotne jest to, żebyśmy wybrali szczoteczkę dostosowaną też do naszych warunków. To znaczy, jeśli masz ogólnie zdrowe zęby dziąsła, to wybierzesz szczoteczkę o takiej średniej twardości, tak zwane medium, mamy takie oznaczenia na szczoteczkach. Jeśli masz chorobę jakichś dziąseł przyzębia, to wybierzesz taką miękką szczotkę, prawda? W każdym sklepie drogeryjnym jest szeroki wybór, gama tych szczoteczek, które możesz dostosować do swoich osobistych preferencji i warunków. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, dla osób też młodych ta średnia twardość jest najodpowiedniejsza, prawda? Potem też jest kwestia tego, że warto oczyszczać też nasz język, naszą powierzchnię języka. Do tego przydaje nam się taka jakby specjalna część główki szczoteczki od drugiej strony włosia, która ma takie swoje rowki. Powoduje to, że możemy ścierać tą warstwę bakterii z języka. To też jest istotne, żeby o tym pamiętać. Potem też pozostaje nam kwestia taka dodatkowa, a mianowicie tych powierzchni między zębami. Wiadomo, że tam szczoteczka nigdy nie dojdzie, prawda? W związku z tym warto czasem też pamiętać o tym, żeby chociaż raz w ciągu dnia tą nitkę dentystyczną użyć. Też można ją sobie zakupić. I po odpowiednim właśnie jej zastosowaniu, pamiętając o tym, żeby nie piłować po dziąśle, tylko raczej przesuwać ją wzdłuż zęba, góra-dół, prawda? Żeby nie uszkodził dziąseł. No też mogę oczyszczać po kolei każdą powierzchnię między zębami. No i to będzie perfekcyjna wręcz higiena jamy ustnej, coś co możemy zrobić i zapobiegać też próchnicy. Dziękuję bardzo. A mógłby tak ksiądz jeszcze powiedzieć nam, jaką pastę do zębów preferuje? Jeśli chodzi tutaj, nie będzie żadnego lokowania produktu, żadnej kryptoreklamy. Ja osobiście nie mam jakiejś jednej ulubionej. Szczerze mówiąc, wybieram tylko taką o tej wysokiej zawartości fluoru. Tam jest to około tych 1400 jednostek. I tak naprawdę większość past dostępnych w sklepie ma taki poziom fluoru. Potem ewentualnie ważne jest też, jak ktoś ma jakieś inne problemy. Na przykład problemy z bólem odsłoniętych szyjek zębowych, prawda? Taka nadwrażliwość zębów, czasem się zdarza. Jak ktoś na przykład dosyca powietrze albo jakieś zimne napoje pije, czuje taki dyskomfort, ból. Może się okazać, że ma problem z odsłoniętymi szyjkami zębów. I wtedy są takie pasty specjalistyczne, jak na przykład tutaj, które zawierają takie elementy, które pomagają właśnie łagodzić te dolegliwości bólowe.
Ja natomiast osobiście nie mam takich problemów, więc kupuję pastę, która ma wysoki poziom właśnie fluoru, taką zawartość i nie kieruję się żadną specjalną marką czy firmą. Czyli tak, nie marka, a ilość fluoru, tak? Tak jest, to jest jedna rzecz, a druga, przede wszystkim najważniejsza, to jest jakość mojego szczotkowania i czy rzeczywiście ja dobrze to robię. Dziękuję bardzo. A kończąc już nasze spotkanie, czy mógłby ksiądz zdradzić, kiedy poczuł, że to jednak nie to, bo są inne sprawy dla księdza ważniejsze? Rozumiem, że pytasz mnie o moje powołanie. Tak, to już takie właśnie wyboru życiowego. Pytanie. No tak, to jest pytanie dosyć na pewno dziś osobiste, głębokie i wiąże się z różnymi doświadczeniami w moim życiu. Ale gdzieś właśnie na przestrzeni tych lat moich studiów w Poznaniu, na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego, tam studiując właśnie kierunek lekarsko-dentystyczny, tam gdzieś, szczerze mówiąc, zaczęło się taki moment w moim życiu, kiedy zacząłem się pytać też Pana Boga mocno, co On chce dla mnie, jaka jest to moja droga, którą mam wybrać. I przez różne doświadczenia, na które teraz nie ma tutaj może miejsca, ale pozwolił mi poznawać bardzo powoli, ale też tak wyraźnie. Może zaprasza mnie do pójścia tak jakoś mocno też za Nim, do poświęcenia mojego życia właśnie dla Niego. Jak się okazało, nie oznacza to tej rezygnacji też z tego mojego zawodu, prawda? Bo też jako ksiądz miałem okazję już nieraz też podjąć pracę w gabinecie stomatologicznym. Tak, jest to czyli możliwe. Można to łączyć, oczywiście. Nie poszła nauka na marne. Nie poszła nauka na marne. A na pewno można też w ten sposób jakoś w większym stopniu jeszcze też pomagać czy służyć innym ludziom, co zawsze było jakąś moją wielką pasją i pragnieniem, żeby właśnie w ten sposób pomagać. Dlatego taki wybór. I tylko jedno może takie zdanie, które gdzieś usłyszałem właśnie na modlitwie, kiedy pytałem się Pana Jezusa, co mam robić. Przyszło mi na modlitwie takie zdanie, które jest takim dla mnie odpowiedzią jego na to pytanie, a mianowicie, ty ludzi będziesz łowił. Jedno zdanie, które gdzieś przyszło do mnie w modlitwie, które powracało potem wielokrotnie, było taką moją odpowiedzią też na tą moją modlitwę. I te słowa jakoś prowadzą mnie przez te wszystkie lata, od momentu, w którym no jednak w jakimś stopniu zszedłem z tej drogi kariery zawodowej ku kapłaństwu. Pięknie. No już pytania się wyczerpały. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę i czas, a naszym widzom życzę pięknego uśmiechu. Dziękuję bardzo również za to spotkanie i że mieliście trochę cierpliwości, żeby mnie tutaj wysłuchać.